witam najpiękniej, jak jest to możliwe, no wszystkich po prostu przyjaciół, wszystkich kolegów. Jest nam bardzo miło, że na 65-lecie w tak zacnym gronie się spotykamy, w gronie, jak mówię, niedawnych rektorów, prawda, miłych gości zagranicznych, profesorów. Zaznany pedagogicznym uniwersytetem imienia Драмана та у зв'язку з 65-ю річницею педагогічного університету імені Комісії народної освіти в місті Кракові, Польща. Вручається золота медаль і диплом.
15 maja upływa 65. rocznica powołania Komitetu Organizacyjnego Państwowej Dziewczyn Szkoły Pedagogicznej, który formalnie zapoczątkował działalność uczelni, obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dekonuję Pana złotym medalem za wielką służbę. Gratuluję. Rada Wydziału Humanistycznego w dniu 20 stycznia 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie o nadanie biskupowi, profesorowi, doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Pieronkowi tytułu doktora honoris causa. Szanowni Państwo, ksiądz biskup profesor dr habilitowany Tadeusz Pieronek jest jedną z najważniejszych postaci polskiej nauki, który potrafi połączyć cechy doskonałego naukowca, dydaktyka i organizatora życia akademickiego. Jego zasługi dla Kościoła polskiego i powszechnego są nieocenione. To człowiek wielkiego formatu i nieposzlakowanego charakteru. Jego mądrość, moc ducha, cywilna odwaga mówienia prawdy budzą głęboki szacunek. Przyjęcie przez biskupa godności doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie także wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla naszych uczelni. Senat Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uchwałą z dnia 21 marca 2011 roku nadał księdzu biskupowi profesorowi doktorowi habilitowanemu Tadeuszowi Pieronkowi za odwagę i wytrwałość w poszukiwaniu i głoszeniu prawdy tytuł doktora honoris causa. Proszę zatem. O, dziękuję. Księże biskupie, wszystkiego najlepszego. Wielką wdzięczność. Dziękuję bardzo. Zdrowia. I dalsze. To się nie przesadzono, bo tak się należało. Ja to wiem. Nie jest prawdą, jakoby dziś nie było ludzi z autorytetem. Jakoby rodzina i szkoła były go całkowicie pozbawione. Natomiast niestety wielu ludzi i wiele środowisk nie szuka autorytetów, bo nie są im potrzebne. Co więcej, są przez nich popluwane, bo przeszkadzają samym swym istnieniem uprawianiu swawoli politycznego i gospodarczego gangsterstwa, głoszeniu poglądów i podejmowaniu działań sprzecznych z ogólnie uznanymi zasadami moralnymi. Autorytet niesłusznie oskarżany, wyszydzany, wyśmiewany, jeśli jest autentyczny, nie przestaje nim być. Podobnie jak drogowskaz
obrzucony błotem, bo i tak drogę wskazuje. Wystarczy dobrze się rozejrzeć, uzbroić życzliwe i mądre, patrzące oko, by znaleźć mnóstwo osób z uznanym autorytetem wokół nas, w rodzinach, w szkołach, urzędach, wszelkiego stopnia, w środowiskach pracy. Nie dajmy się zwieść i nie ulegajmy panice. W interesie społeczeństwa leży obrona osób cieszących się autorytetem, ich mocne wsparcie, ponieważ bez nich normalne społeczeństwo nie będzie mogło istnieć. Dziękuję Państwu.